często podkreślasz, także w rozmowach prywatnych, że ty jesteś nieśmiałą osobą. Tak. To jest przydatna cecha w twoim zawodzie, bo nieśmiała aktorka to trochę tak jak głuchy skrzypek, wiesz? Nie, no to jest tak, że ja byłam nieśmiałym dzieckiem, no już teraz sobie z tym poradziłam. Natomiast strasznie mnie denerwuje, jak ludzie mówią o dzieciach na przykład. Mówią, no. O, ta starsza to sobie da rady, całym przedszkolem kręci, a ta młodsza nieśmiała taka, ja nie wiem, co z nią będzie. No co z nią będzie? Ja akurat lubię ludzi nieśmiałych. Uważam, że to jest wspaniała cecha. A ja uważam, że dzisiaj wrażliwych. Nieśmiałość jest cechą królewską, bo jest rzadka. No, bo żyjemy w czasach tupetu, wiesz? Tak, takiego też no, właściwie tupetu, który graniczy z chamstwem, więc też trzeba uważać na to. Ale ja nieśmiałych ludzi bardzo lubię, lubię introwertyków, ale ja sama nauczyłam się żyć z tym. To znaczy uważam, że ja mam napady śmiałości. A na czym polega? Bo ja na przykład swoją śmiałość trzymam na czarną godzinę. Na jakieś takie... Bo ja naprawdę... Właśnie tak, to jest ta czarna godzina moja. Dzisiaj masz napad śmiałości? Tak. No zauważyłem trochę, trochę się czepiasz od początku. No tak, trochę tak. Na czym polega u ciebie napad śmiałości? Napad śmiałości jest że taki, kupujesz pół litra i że się nie wycofuje po prostu, że się nie wycofuje z życia, bo może też tak być w sensie takim, że nagle poczuję taką nieśmiałość i siadam w kącie i lubię to i obserwuję raczej. Ja nie biorę czynnego udziału, obserwuję. Ale ja myślę, że w ogóle przy zawodzie szeroko rozumianym jako publiczny taka chwila osobności, odosobnienia jest niezbędna, żeby nie zwariować. Oczywiście, że tak. Wiesz co, ja to zobaczyłam, bo na przykład przecież tyle lat gram w teatrze, występuję, no ludzie, oczywiście widownia mnie napędza, bardzo, bardzo lubię widownię, coś we mnie powoduje, że jest wymiana energii, ale jak grałam z Kaśką Nosowską na ukulele przy Hey Unplugged i wyszłam w Kongresowej i zobaczyłam te parę tysięcy ludzi. Ja byłem na tym koncercie. Ja się zaczęłam tak trząść, że Kaśka spojrzała na mnie. Myślałam, że ty grasz już, a to się trzęsło. Ja grałam, tak. Ale ukulele trzęsionka akurat przyja. A Kaśka mówi do mnie, tobie jest zimno? A ja, mi nie było zimno, tylko po prostu... To było coś takiego niezwykłego, bo to było w gruncie rzeczy przyjemne, bo na koncercie jest inna też wymiana energetyczna. Potem tam była taka akceptacja. Tak. Potem przyjęcie twojej osoby było bajkowe. No bo wszyscy wiedzieli, że ja nie umiem grać na ukulele. Więc... Znaczy nie wiedzieli, dowiedzieli się za chwilę.